Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku z Heroes and Generals Kariera Ruska. Słuchajcie, jakby nie było, to drugi odcinek naszego dzisiejszego grania. Jakby nie było, drugi z trzech i jakby nie było, kolejny dzień maratonu Heroesów. Jeszcze jeden, ale to taki świąteczny, to mogę wam w sumie coś takiego wrzucić. Ostatnimi czasy spodobało wam się to, zauważyłem chociażby po lajkach, chociażby po ilości wyświetleń, chociażby po komentarzach, że jeżeli są takie weekendy, gdzie jest 3 dni wolnego, ja wam rzucę 9 odcinków Heroesów, to wy się cieszycie. Bardzo mi się to podoba zresztą. Trochę przy tym pracy zostawiam oczywiście, no jakby mogło być inaczej, ale mam pewną satysfakcję, że wy oglądacie to z przyjemnością. Natomiast nie będę tutaj przedłużał, słuchajcie, zbieramy na PPS-a, tak jak mówiłem, i lecimy spadochroniarzem. W tym odcinku lecimy spadochroniarzem, bo jakby nie było, no co innego, no nie będę cały czas grał tym czołgistą, bo ostatnio, znaczy, no nie wyszło mi dzisiaj raz, no, a zobaczymy w następnym odcinku, co tak naprawdę będzie. No ale nie będę przedłużał, widzimy się, słuchajcie, w bitwie. Okej, słuchajcie, jesteśmy w grze, mamy 3 nacje, więc będzie grubo, zdecydowanie będzie grubo. Nie możemy się zmienić na czołgistę, jakbyśmy nawet chcieli, mimo że są czołgi. No bo niestety, ale są czołgi średnie, a średnich jeszcze nie mamy. Ale to wszystko, myślę, w swoim czasie. Fajnie by było samolot, jakbyś już zmieniał ordynację wyborczą i nie tylko, i byś leciał na D3. Dziękuję bardzo. Bo inaczej to kaczogród. No ale dobrze, jesteśmy nad punktem 350-300, to chyba nie to. I teraz? Teraz powinno być git. I spadniemy chyba idealnie przed. Bo tak to byśmy spadli na D2, więc byłaby lipa. O, leciutko, pyk. Jeszcze zdążymy zabrać coś. Gościu nie wyrzucił żadnej broni, nie? Lipa. Cześć, to ja. Your friend. Okej, easy. Z czego to gościu strzelał? Z maszynnym pistoletem? Do widzenia. Jeszcze jacyś chętni tutaj na solówkę? Jak tak, to zaraz z PTRD załatwię sprawę. Tu nikogo, ale ten jeden gdzieś musi być. Mam Mozina. Mozin się zdecydowanie przyda. Tylko co z tego, jak ten jeden zginął chyba, nie? Zginął. No, to super. Dobra, panowie, pakować się na auta, na inne rzeczy i jazda. A tak szczerze powiedziawszy, to ja się tutaj może schowam gdzieś z boku. Jakie linie mamy? Mamy C4, no oni mają C4, znaczy się Niemcy. Nie, Niemcy to bronią, alianci mają C4, przepraszam bardzo, alianci mają C4, więc dobrze by było wykorzystać to jakoś do swoich celów. Myślę, że oni nie będą nas tutaj brać, że tak powiem brzydko, na tym D3, chociaż nawet gdyby, to myślę, że jakoś damy radę. Dobrze by było, jakbyśmy się rzucili na to D4, no ale możemy sobie na razie chyba tylko pomarzyć, chociaż nie ma chyba nikogo na D4, więc najlepszą opcją by było teraz tam wbiec, bo dostanę i zneutralizowanie, i przejęcie, o ile zdążę w ogóle. Ale zdążyłem, dobra, easy peasy. Dobra, spokojnie, muszę się podczołgać jeszcze kawałek. No! Ty kurwa głąbie! No co za kurwa głąb, nie? No nie widać? Naprawdę ma nie widać? Taką dobrą miejscówkę miałem, kurwa mać. No już lepszej chyba nie mogłem mieć. Naprawdę, lepszej już chyba mieć nie mogłem. Jak na ten moment. No ale ciul, bo jakiś głąb musiał oczywiście mnie rozpieprzyć, nie? Mam nadzieję, że zeskoczę na O1. Dobra, zginął. Aj, no nie! Gewir pieprzony.
Dobra, ale oni nam biorą. Nie, Ruscy biorą. Ruscy, nie wiem, Boże, Ruscy. Amerykanie biorą o jeden. Przyzwyczajony jestem do tych Amerykańców. Za dużo nimi ostatnio grałem. I cały czas mi się wydaje, Ruscy biorą. I jak gram na Niemcu, to też Ruscy biorą. I tak się człowiek przyzwyczaił i zwala wszystko na tych Ruskich. A jakby nie było w tym momencie, to my gramy Ruskimi. Taka sytuacja. No ale dobrze, 300 dziób. I lecimy na O1. Mam nadzieję, że spadnę idealnie. No ale oczywiście nie spadnę idealnie. Chociaż? No nie! Kurwy syn, no! Jakiego to trzeba mieć pecha! O nie, aż się popłakałem, słuchajcie. No ale... No nie, no po prostu no nie. Ktoś i tak tego Dzimicho tam zabił. No ale no sam fakt, słuchajcie, naprawdę sam fakt, że spadłem tam w tak niefortunnym momencie, że gościu akurat wyskakiwał, jak ja się przeturlałem. O, shit. Dobra, nawracamy, to może jest szansa tutaj coś zrobić. Gdzieś trochę poniżej 300 może teraz wyskoczę. Powinienem spaść idealnie na górę. Może na kominie się zatrzymam, czekajcie. Czy komin to jest taka trochę niebezpieczna miejscówka, szczerze powiedziawszy? Bo niby mam wgląd na wszystko i niby biorę. Dobra, kolejny gościu zginął. Dwóch Niemców jest na tym. To słabiutko. No! Snajperzy już na dole. Jakby mogło być inaczej zresztą. Jak nie snajperzy. No myślałem się, dlatego mówiłem, że ta miejscówka na tym kominie jest trochę słaba. Z drugiej strony, jakby mnie nikt nie widział i bym sam przejmował, to by była bardzo dobra miejscówka. Albo jakbym się położył na tym kominie, ale trochę się bałem, że spadnę. Ale generalnie wiecie, że już na kominie się da. Że na kominie się da, wyskakuj Gryfciu! Nie wiem, czy nie za daleko wyskoczyłem. Chociaż... No, bywało lepiej. Noż kurwa mać! Znowu ten Marx Gaming mnie dojechał. No gościu albo ma takiego mega farta, albo nie wiem, no. Przecież to jest niemożliwe. Ja byłem już za winklem, jak on do mnie strzelił. No chyba, że ma gościu takie lagi, bo i tak może być. Ale ma full pingu. My też mamy prawie full. Nie wiem, no ja jestem w totalnym, słuchajcie, szoku i osłupieniu. Co tu się... A, dzieje? Znając życie, to będzie dość długa gra, więc... No. Tego. Może zarobimy troszeczkę na tym. To jest jedyne, czym się pocieszam w długich grach, że zarobimy. Wiem, że większość z was, że tak powiem, nie wytrzymałaby na przykład 1,5 godziny. Bo już żeście mi to pisali ostatnio. Że normalnie winszujecie mi tego, że wytrzymałem. No, no kurwa! Jak... Ja wiedziałem, że tam ktoś jest, ale nie sądziłem, że ten... Że tak, mogłem zeskoczyć w sumie na dół. Jezus, ale głupie błędy popełnią, naprawdę głupie. Powiedziałbym, że takie jak nowicjusz trochę. Ale trudno. Jest jak jest, no co ja poradzę. Akurat się zrespi, jak on będzie właśnie przygotowywał się do kolejnego przelotu. Nikogo nie mam w składzie, więc jestem jedynym paratrooperem chyba u nas. I to dokładnie jedynym. Amerykanie mają 4. Niemcy mają 4. A my mamy jednego mnie. Ja wiem, że ja robię za 4, ale to nie znaczy, że mam być sam, kurde. Jeszcze spadnę tak beznadziejnie chyba. No fuck, nie zabiłem go. Garant?
Taka sobie opcja, bym powiedział. W plecy mnie ktoś tam strzelał. Nie chcę tak strzelać, bo oni mnie zaraz tutaj wypatrzą i będę miał przesrane, ale... No i właśnie o tym mówiłem, komradę, no! Gryfciu, weź się w garść, weź się w garść, weź się w garść, weź się w garść. Trzeba ogarniać, bo... Amerykanie tutaj przejęli o jeden? Jezus, jeszcze śpię. Może to też dlatego tak wychodzi, jak wychodzi. Że ja jeszcze śpię. Ale przydałoby mi się jakieś wsparcie, kurde, no. Naprawdę przydałoby mi się jakieś wsparcie tutaj. Na razie o jeden jest niczyje. To nam daje pewien plus. No ale tak to trochę kiepsko. Dobra, jest na 300 zeskok. Zobaczymy, jak daleko dolecimy. Mam nadzieję, że gdzieś za budynek. O, tu też może być w sumie. To jest nie najgorsza miejscówka. No nie! Kurwa! Co ja robię tu? Masakra jakaś dzisiaj, masakra. Znaczy, dobrze się bawię w pewnym sensie przy tym, a z drugiej strony no irytuję się, bo mnie zabijają cały czas. Ale jest śmiesznie przynajmniej. No nie, no ale takie, co ja w ogóle robię dzisiaj? No nie, no horror, po prostu horror, słuchajcie. Takiego fopatu chyba dawno nie było. Z mojej strony. Ostatnio taki dobry mecz, 110 fragów. A teraz takie gówno jedno wielkie tutaj robię. No nie, no, jednego zabijasz. Przyjdzie ci drugi, kurde, z karabinkiem i ciebie zabije, no. Jedno jest pewne. PPD jest beznadziejny, słuchajcie, jeżeli chodzi o krótki dystans. Naprawdę jest beznadziejny. Za wolno strzela i za słaby damage ma. To trzeba powiedzieć wprost, te dwie rzeczy. Chyba, żebym go zmodował na full, ale nie chcę modować na full, bo szkoda mi hajsu. Na takie beznadziejne gówno, a tak naprawdę, jeżeli będę miał PPS-a, to wtedy jego sobie będę modował. Ale no na razie, no nie, no to wygląda naprawdę totalnie słabo, mega słabo. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że dobrze się spadnie. I że się człowiek nie zabije o własne nogi. No nie, no kurwa, trzech to już jest przegięcie. Jak ich tam czterech czy pięciu, kurde, siedzi na tym o jeden, ja jestem sam. Gdzie jest cała piechota? No ale czuję się w sumie dziwię, że jak najlepszy z piechoty ma 1-5. Później gościu ma 3-5, 2-4, 1-4, 1-5, 0-2. Ci też są chyba z piechoty. Nie, no jak dla mnie to jest po prostu kaszana, to jest totalna kaszana. Team mam po prostu wyborny, naprawdę. Team mam wyborny, to trzeba powiedzieć wprost. Ale nic na to niestety nie poradzę. A Niemcy mają bardzo dobry team. Znaczy, bardzo dobry, no dość dobry team. Jeżeli bronią tego jeden cały czas twardo, no to nie mają złego teamu, tak szczerze powiedziawszy. Bo jakby mieli gówniany, to by tego nie obronili. W życiu Warszawki. 6 u nas tu jest, Jezus, wreszcie. Wreszcie coś się, słuchajcie, dzieje. 5-2 co prawda teraz. No, ja... Przecież on nie ma HP, no minus, no dosłownie minus miał. Jedną nawet, nie trzecią, kurde, tego. Pierwszej kreski. Jaki pech. No, shit.
Mam nadzieję, że nasi to utrzymają. Ja bym poleciał wtedy na C4 to przejmować. Bo oni się troszeczkę zgubią, ci Ruscy, jak ja im tutaj C4 będę przejmował. Tylko właśnie, czy ja dam radę w ogóle, bo... Brońcie tego gówna, ja sobie tu poradzę. Naprawdę, jak oni będą bronić tego O1, to ja bez problemu tutaj będę próbował, ale... Jeżeli oni nie będą bronić, no to jest lipa. Ale musi być jeszcze jakiś jeden spadochroniarz, bo ja nie ustawiałem, żeby on leciał na O2, a on sam chce lecieć na O2. To jest trochę bez sensu. Przepraszam, czy możemy na to C4? Dziękuję. 500, 400, 300 i jazda. No tam ktoś nawala za... Trolololo. Wiem, że ten tym niszczycielem tutaj biegnie. Znaczy biegnie, jedzie. Przebity pancerz, dziękuję. No jeszcze gdzieś tam jest? No nie, no... Chłopaki, mieliście tu chyba pilnować. Ja bym to przejął. Dosłownie brakło mi sekundy. Ale to dosłownie, słuchajcie. Gdzie on tym czołgiem się znalazł? Co on tu stoi tym czołgiem gdzieś? Tam jest. Ale żem to strzelił teraz. Oho, Gryfciu. Widzę plusy same. No, trafiłem go, ale... Albo trafiłem przed nim tuż. Dobra, przebity pancerz. A, dojechany! Mam cię, ziomek. I co teraz? Nasi tego O1 nie przejmą chyba beze mnie, słuchajcie. Tak stawiam, że nawet na pewno nie przejmą tego beze mnie. Dobra, to w takim razie trzeba się tam udać. Tym bardziej, że spadochroniarzy jest od kurwy. Chciałbym wziąć sobie Panzerfausta specjalnie. Bo ten jeden gościu tutaj jeździ niszczycielem. Nie wiem, gdzie on jest dokładnie, ale... Ale na pewno gdzieś jest. Straszny katar mam. Nie wiem, co ja mam z tym fantem zrobić. Ale po prostu nie mogę swobodnie oddychać. To jest masakra jakaś. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy za ciepło jest w pokoju, czy za zimno jest w pokoju. Czy o co tutaj tak naprawdę chodzi, ale... No był ten czołg tu przed chwilą. I gdzie on teraz jest? Bo nie wierzę, że pojechał głupek na ten. Na ich respa na O1. Chociaż... Znając tych gamoni, to wszystko możliwe. Aż się przejdę tam z ciekawości. Na pewno Hetzer gdzieś jest po drodze. Dobra, Marx Gaming zginął i o to chodziło w sumie. I teraz mogę sobie spokojnie wbiec na górę i pomóc im z tym O1, bo ja widzę, jak oni to robią, to... Aż mi głowa boli. Nie wiem, czy na tym O1 nikogo nie ma, czy o co tu chodzi. Tak, wiem, że wchodzę do nieprzyjacielskiej strefy rozmieszczania. Ale o to w sumie w tym wszystkim chodzi. No nie, no! Jak trafić, to na dwóch. Dość, że trafiłem, kurde, na Ruska, to jeszcze trafiłem na Amerykańca, no... Co za shit happens w ogóle. Naprawdę, nie wiem, czemu nasi nie walczą o to O1, bo oni jakoś tam się rozbiegli po bokach. Zamiast iść centralnie na O1 i próbować tam coś zrobić, to nie. Gryfciu będzie, to Gryfciu zrobi.
Ten śmieć tutaj z wieżyczki strzela. Kurde, kurza chciałem, ale nieważne. Dobra, ten jest tutaj. No, padać. No, kurwa. Jak nie z jednej, to jest masakra, na trzy nacje to jest po prostu masakra, bicie się o jeden punkt. Ja wiem, że ostatnio na O2 mi dobrze szło na tamtej mapie, ale tamta mapa to jest coś innego. Tutaj jest za dużo miejsc, w których oni mogą wchodzić i ten obszar jest generalnie za duży, a tam jest jakby ten obszar był dużo mniejszy i dużo łatwiej było to zrobić. Tak po prostu. Zeskoczę pewnie daleko od... Ale trudno. Może chociaż tego dziada, co strzela z tego gówna, rozwalę. Bo normalnie mnie irytują tacy ludzie. Znaczy ja wiem, bo ja też dużo strzelam, ale mówię, że mnie irytują. Bo jakby nie było, mnie irytują. A tam snajper jeszcze koło niego. Snajperów to oni tam mają D3. Chciałbym się zrzucić na to O2. Bo jakbym wziął sobie snajperkę stamtąd, to robiłbym zadymę na tym O1. Trzeba by było dobrą miejscówkę później wybrać. Może tutaj domek i z okna. Coś się wymyśli, natomiast no, na pewno muszę się zrzucić tam. Dobra, kolejny przelot, poproszę. Ale czemu ty się jakoś tak śmiesznie obróciłeś? Nie mogłeś od razu się tam odwracać, ja bym się zeskoczył nawet z takiego pochyłego samolotu. Dla mnie to nie problem. Dobra, jedna strefa tutaj. Ale ja nie do niej. Ja do tej drugiej. Hops. Żeby nie spaść za daleko, przede wszystkim. No! No przecież nie wytrzymie. No kurwa, no nie wytrzymie. To PTRD jest niesamowicie dobre. Ja o tym wiem, ale... No kurwa! Jakiego ja mam pecha dzisiaj? 21 na 15. Jeden czołg jest mój. Ech. Brak mi słów, słuchajcie. Naprawdę brak mi dzisiaj słów. Do się samego. Naprawdę, do się samego. Jakkolwiek to brzmi. No ale trudno. Trzeba robić zrzut, to trzeba. Zeskoczyłem, zabiłem jednego, gościu zeskoczył za mną, zabił mnie. What the fuck is going on here? Nie wiem, naprawdę nie mam pomysłu, jak to rozwiązać, słuchajcie. I cały czas jest bitwa o to O1. Z jednej strony to jest dobre, no bo jakby nie było, nabijemy troszeczkę, ale z drugiej strony, no kurde, irytujący jest fakt, że oni cały czas mnie tam zabijają. Ja wychodzę mniej więcej jeden za jeden. I to jest niepokojące, irytujące i generalnie denerwujące, ale widzę, że wszyscy tak mają. Nie tylko ja, więc jakby troszeczkę mnie to podnosi na duchu. Aczkolwiek niedużo. No, jaki to jest przyfart! O lol, o losie. O losie, o losie, o losie, o losie. Jeszcze raz o losie. Jakiego ja mam dzisiaj pecha? A jak widzę kogoś z PPS-em na przykład, to gościu jak ginie, to niestety no, ma maszynnym pistoletem 34. Ech. Czy 43? Już sam nie wiem w sumie. 34 chyba. Już normalnie z braku słów nie wiem, co powiedzieć. To jest po prostu jakaś rzeźnia. Nie wiem, naprawdę już nie wiem, co mam wam mówić.
Po prostu rzeźnia. No ja pier... ja wiedziałem, że to... Znowu ten pieprzony kotbot. To trzeba mieć pecha. Ja zawsze trafię na tych samych. Zawsze. I zawsze oni mnie dojadą, no bo jakby nie było, no maszyny pistoletem jest dużo słabszy od Thompsona. Thompson jest dużo lepszy od PPD, więc czym bym kurde go nie strzelał, to musiałbym mieć bardzo mega farta, żeby go zabić. Taka sytuacja. Aha, dobra, chciałem wyskakiwać już, ale na szczęście nie zdążyłem nacisnąć E. Zanim bym się nie zrespił, bo bym wyskoczył kurde sobie na C4. A tu nie o to chodziło, na C4, dobrze mówię? Tak, dobrze mówię, na C4. Więc wyglądałoby to trochę słabo. Ten śmieć znowu zaczął strzelać z tego gówna. Brak mi słów. I kurwa gnomy. Naszych jest tu 6. Dobra, maszynę pistoletem 34 sobie wezmę. No jakim cudem, gościu! Mnie już nie było widać! Pieprzony kot. I tak mam w sumie jeden z największych wyników tutaj. Tylko ten Lunatic Haven ma większy ode mnie. A mu ma 33 fragi w sumie. Gdyby nie było 5 fragów, to jest dość duża różnica. No ale... Jak tak na to patrzę tutaj, to normalnie nie wierzę, słuchajcie. Naprawdę normalnie nie wierzę. Przygotowanie do kolejnego przelotu, no serio. Ale leci chyba prosto na to O1, więc nie ma problemu. Tylko, że będzie dość wysoko, więc będę musiał wyskoczyć jakiś czas przed, żeby nie polecieć za daleko. Z drugiej strony może lepiej za daleko, bo w tym środku jak wyskakuje, to jest po prostu jakaś masakra. Jeszcze trochę teraz. I powinienem spaść idealnie. No kurde, słuchajcie, na wyczucie, popatrzcie. Na wyczucie, normalnie ideał. Kot śmieć zginął. No! Jakim cudem! Ale chociaż kota ubili. No bo tak, no to ja nie wiem, no po prostu, no nie ogarniam. 20 deadów już mam. Wychodzi to całkiem nieprzyjemnie. Zestrzelili mi jeszcze samolot. Ola Boga, ale mam najwięcej żyć, bo 124, oni mają 81, jedni 89, drudzy, więc jakby nie było, fakt, że ja jestem sam tutaj spadochroniarzem, daje to, że ja sobie mogę spokojnie grać. Nie muszę się stresować niczym tak naprawdę. Tylko nie możemy dać Niemcom przejąć kurde tego O1, bo jak przejmą to O1, to jest dupa zbita. Tak szczerze powiedziawszy. Bo oni wygrają od razu. A problem jest w tym, że oni właśnie to przejmują. Jeszcze trochę teraz. A problem jest... Nie, to nie... A, to Amerykanie mają. To w sumie nie ma takiego wielkiego problemu, ale... No, ja pierdolę! Bo już inaczej nie powiem. Przecież ich jest tyle, że to jest po prostu jakaś rzeźnia. Niemiecko-amerykańska rzeźnia. Ech. Ale jestem zirytowany strasznie. Ten Edusa tak napieprza tam. Z Thompsona ma 27 fragów, no. Sorry, ja mam z PPD 24, ale... Uuu, skacz! Skacz, Gryfciu! Skacz! Nieważne dokąd, ale skacz. W tym przypadku to już musiałem zeskoczyć. Szczerze powiedziawszy, jakbym tego nie zrobił, to byłbym już trupem. Dobra, jest nas 4.
Edusa tam był, no. Chętnie bym go dorwał, ale to nie jest takie proste. No i jaki kurwa, no nie, no, to on jest niemożliwy, słuchajcie, naprawdę ten gościu jest niemożliwy. No po prostu, no nie wiem, niemożliwy jest ziom strasznie. Oni nam w ogóle o dwa biorą, znaczy oni mu w ogóle o dwa biorą, nam D4. Ja nie ogarniam, co tu się dzieje na tej amerykańskim polu. Ale w sumie wcale się nie dziwię, że nie ogarniam, biorąc pod uwagę fakt, że zostaliśmy kurde sami. Bo na O1 nie ma nikogo z nas. Nie mamy żadnego celu. A Amerykanie jakby nie było, przejmują mu Niemców. Chociaż teraz już nie, teraz już nie. Nie wiadomo tak naprawdę, czego na tym O1 się spodziewać. Hops. Naprawdę, nie wiadomo czego na tym O1 się spodziewać. Może być tam wszystko. A na pewno ten pieprzony Edusa. Tu nikogo nie ma. Tam był gościu. Jezus, miał PPS-a. Wyskoczyło, że jest Gevry, dupa. Na razie to przejmujemy. Dobra, Kezel zginął. Nie ma nikogo na O1, czyli O1 będzie nasze. Już się jeden pojawił. To mój, dobra. Dwóch już jest. W tym jeden bieg przez środek, myślałem, że to... Dzień dobry. Thompson jest mój, mogę się teraz pobawić. Kota w butach zabiłem. Przez dosłownie sekundę mogę się pobawić, bo zaraz... Ktoś tu wyskoczy i mnie zabije pewnie. Dobra, easy peasy. Tu jest nasz kolega. No nie, PPS, no wiedziałem. Wiedziałem, to musiało się tak skończyć. Ech. Chciałbym mieć tego PPS-a, no. Jak miał PPS-a, to by było dużo lepiej. A tak to trochę lipa. Tylko najważniejsze jest, żeby to Niemcy nie brali tego O1. Jeżeli Niemcy nie będą brali O1, to nie ma tragedii. To my jakoś sobie będziemy dawać radę. Chciałbym jak najwięcej tutaj punktów wbić, więc... No siłą rzeczy musiałaby być to dość długa bitwa, bo... Patrząc na to, ile jakie mam staty, to... No niestety musi być to długa bitwa. Chcąc, nie chcąc. Więc taka sytuacja, ale dobrze, spokojnie, zeskoczmy sobie tutaj. No nie! Z M1-ki mnie trafił w łeb. Ale Niemiec go poprawił zaraz. A, z tym, że no nie możemy sobie dawać, że tak powiem, tej O1-ki stracić, bo jeżeli stracimy ją na rzecz Niemców, no to jest już pozamiatane. Bo oni tylko czekają na to tak naprawdę. 35 na 24. No, staty trochę słabe. Nie powiem, ale no trudno. Takie jest życie. Tamten ciul cały czas do nas strzela. To mi się nie podoba. Bardzo mi się to nie podoba. Dobra, nawracamy. No i już chyba Niemcy spadają, więc pozdrawiam. Nie wiem, czy Niemcy, czy Anglicy w sumie, ale no ktoś spada. Ktoś spada i bardzo dobrze, niech spadają wszyscy. Myślałem, że to będzie najlepsza miejscówka, ale nie do końca. Wniosek z tego.
No ja pierdolę tego kota. Mnie irytują, no. Niepotrzebnie strzelałem w sumie do niego, ale z drugiej strony on i tak by się odwrócił zaraz i by mnie dojechał. Ale nie wiem, czy on ma takie szczęście, czy ja mam takiego pecha, czy o co tu chodzi tak naprawdę. No ale dzisiaj fala hejtu dosłownie z mojej strony. Ale no trudno. Takie życie. Dobra, zeskok, mam nadzieję, że zeskoczę w dobrym momencie. No, powiedzmy. No, zdecydowanie powiedzmy. Nawet nie komentuję tego, jak ten Edu zagra. Naprawdę, bo... No to jest niemożliwe, słuchajcie. To jest naprawdę niemożliwe, żeby za każdym razem... No nie, jestem w szoku. Naprawdę jestem w szoku. Pozytywnym i negatywnym jednocześnie. Będziemy mieć o jeden. To jakby nie było, byłby plus. Dobrze by było ruskich też trochę odciągnąć. Ale z drugiej strony, jeżeli ruskich... Znaczy, ruskich, co ja mówię? Amerykanów trochę odciągnąć. Bo jeżeli Amerykanów byśmy odciągnęli... A z drugiej strony nie, bo Niemcy by nam przejęli wtedy o jeden, to bez sensu jest. Najlepiej wniosek z tego by było rzucać się na to o jeden i pilnować tego za wszelką cenę. Pewnie i tak w końcu przegramy albo wygramy, w zależności od tego jak to tu będzie, ale prędzej przegramy widząc po naszych statach, czy po naszej drużynie, a patrząc na drużynę amerykańską. Niestety. Tym bardziej na Eduzę, który ma takiego farta, że szkoda w ogóle gadać. Szkoda strzępić ryja. No, 5 na 5. Zabiłem jednego, zabiłem też drugiego, nie? Kurde, tu jest mój z PPS-em. Medu zapadł. Jak miło. Cześć, to ja. Twój kolega. Trochę się boję gdziekolwiek tutaj zostawać, bo szczerze powiedziawszy, wszędzie jest tu niebezpiecznie. Nie wiadomo, z której strony spadnie ci spadochroniarz zaraz na głowę. A nie wierzę, że żaden zaraz nie spadnie. Hercel mnie prawie dojechał. Ta miejscówka, w której byłem, była trochę niebezpieczna. No wystrzelałem cały magazynek, nie wiadomo po co. Dlaczego i dla kogo. Trzeba się porozglądać po niebie trochę. Dobra, mamy to, mamy o jeden. Pytanie na jak długo. No chodź, wiem, że tam jesteś. Gdzieś on tu kurde jest. Pieprzony kot, no! To tylko ten kot nas tutaj tak dojeżdża tak naprawdę. Ten kot i ten Eduza, nikt więcej. Nikt poza nimi. 41-27, no... No powiedzmy, że jest dobrze, no. Mogłoby być dużo lepiej. Szczerze powiedziawszy. Mam nadzieję, że to nie jest nasz samolot, który właśnie spada, bo jak się na nim zrespie, to się zirytuje.
Dobrze, to nie jest nasz, tak jest easy peasy. Wniosek z tego zestrzelili. Jeszcze jeden. Czemu ja lecę jakoś tak krzywo, przepraszam? Zawsze lecimy prosto na O1, teraz jakoś tak pod kątem. Nie jest to zbyt... O, ale teraz jest kolejny przelot. No to dobrze. To chociaż tyle. Jakby nie było chociaż tyle. Chociaż ja się może zrzucę na to O2, słuchajcie. To nie będzie wcale głupie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że nie będzie. No! Kurwa, oni mają tylu snajperów, tylu pieprzonych kamperów, że nichu nie idzie tego ogarnąć. Naprawdę, no nie wiem jakbym, nie wiem co bym musiał zrobić, żeby spaść na to dwa, żeby kurde pozabijać tych snajperów. Naprawdę nie wiem. Że to jest rzeźnia jakaś. Oho, trzeba na O1 lecieć. Zdecydowanie trzeba, bo to już ten czas. Proszę kolejny przelot, siup. Panie Darku, poproszę, dziękuję. 450 metrów niby mamy, ale to C4. A ja na C4 nie chcę spadać teraz. No nie, jeszcze w drugą stronę pociągnął. No przecież szlak mnie trafi. Tutaj ktoś? Nie ma nikogo? To może i lepiej. No bo harmpi dostał. No nieważne, czy będzie dostawał jeszcze, czy nie. Ja tu przejmuję na spokojnie sobie to O2 specjalnie. Bo jestem ciekaw, czy ktoś tu w ogóle podbiegnie do mnie, czy nie. Ty, może ja to wygram. Nie, nie wygram jednak. Jednak nie ma nawet na to chyba opcji. Chociaż? Chociaż? W zależności co tu się będzie działo zaraz. Tam ktoś jechał. Jest jeden na jeden. Kurwa, widziałem tego gościa. Ale oczywiście Gryfciu musiał spaść, nie? Chciałem przeskoczyć specjalnie naokoło, bo on mnie pewnie też widział. I o to w tym wszystkim chodziło, tak naprawdę. Ale trudno. 4 zdobycia mamy, więc nie ma tragedii. Mogłoby być 8 na przykład, byłoby faktycznie miło, no. Ale no trudno. Jestem ciekaw, co ten samolot będzie tutaj jeszcze robił, bo on cały czas leci C4, O2 i nawraca. C4, O2 i nawraca. I trochę to jest irytujące, no ale trudno. Dobra, może będziemy bronić tego O1 przez jakąś chwilę na pewno. Jakby nie było, się przyda. Bo na tym w sumie najwięcej fragów i najwięcej expa wchodzi, nie? Na tym, że bronimy. Bronimy, bronimy, bronimy. Ewentualnie kontratakujemy. Bo kontratak też jest dobrze ceniony w tej grze. Jeden ziomek gdzieś tu jest, dwóch. Do widzenia. Noż, kurwa, meduza. Miałem PPS, ale z końcówką amunicji, więc... Pytanie, co miałem zrobić, nie? Strzelać dalej? Zabić go, czy uciekać? Lepiej było go zabić, ale szczerze powiedziawszy, zamiast, kurde, biegać tam, to mogłem uciec na górę i stamtąd trochę poszarżować ich. A tak to niestety wyszło to trochę słabo. Szkoda, że nie mamy nikogo z tym, z APC-kiem. A weź ty się ciąg, gościu. I tak mnie nie zestrzelisz, i tak po co strzelasz. A teraz was przynajmniej podenerwuję. Bo sobie wejdę na punkt i będę go przejmował. Trolololo.
Tak, wiem, że on będzie na mnie czekał. Jest tu ktoś? Nie ma nikogo? Tam na dole ziomek był. Czyli ja się trochę boję tak skakać po tych, bo mi to wychodzi jak wychodzi. Tak jak czasami widać. Ola Boga, no nie, nie, oni to wygrają. Jest GG. Jak oni mogli? Jak oni mogli w ogóle coś takiego nam zrobić? No ale trudno, słuchajcie, w takim razie widzimy się za chwilę w lobby. Okej, słuchajcie, jesteśmy w lobby, już czekam na te komentarze, ale jesteś chujowy i tak dalej, bo no, czasami się pojawiają. Natomiast jeżeli chodzi o KD 45 na 34 zdobycia, 1223 wynik, no i tyle, żeśmy też expa dostali, no trochę słabo, no mogłoby być naprawdę lepiej, ale no trudno. Jeżeli chodzi o same kredyty, 1800 chciałem powiedzieć, 10800 kredytów, z czego tak naprawdę 2300 w plecy, czyli 8500 na czysto. To nie jest naprawdę źle, to nie jest źle. 117 tysięcy brakuje nam do PPS-a. 117 tysięcy to w sumie nie jest tak tragicznie, chociaż... Amerykańcem chciałem powiedzieć. Chociaż ruskim nie gram tak dużo naprawdę. Tak naprawdę gram bardzo dużo Niemcem, tak naprawdę gram bardzo dużo Aliantem, ale tym ruskim no tak nie bardzo i to... Też jakby nie było widać, bo tutaj tak naprawdę się wiele nie zmienia, ale na Aliancie, czy na ruskim, czy na Niemcu, to jednak jest, słuchajcie, różnica. No bo co chwilę jednak ten hajs, jednak gram te parę meczy i jednak jakoś to tak wychodzi. No ale słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. No i zapraszam was do trzeciego jeszcze dzisiaj odcinka, no i do kolejnych w przyszłości. Na razie, no i cześć!